Witam Was serdecznie w sobotę, a czynię to słowem zapisanym w księdze proroka Ageusza w pierwszym rozdziale, 14 wierszu. Pan poruszył ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Oraz listu do Tymoteusza z 4 rozdziału, 14 wiersza. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony. Oraz Jörg Zink. Przyjdź, Duchu Święty Stworzycielu, działaj dalej w świecie, który współtworzyłeś. Odnów to, co zostało zakurzone. Połącz to, co się rozpada. Bezowocne pobudź do życia. Stare odmódź. Daj nam oczy, abyśmy mogli zobaczyć światło. Daj nam siłę do przynoszenia owoców i do czerpania radości na ciele i duszy. Te nasze dwa wersety prowadzą nas do zapału, ale także i do łaski. Zapał związany z świątynią oraz łaska jest połączona z darem. Apostoł Paweł pisze do dosyć młodej osoby, do Tymoteusza, który zarządza zborem. Ma dosyć trudne zadanie ze względu na to, że w zborze występują błędne nauki oraz skupia się na tym, aby wprowadzać porządek społeczny w życiu chrześcijanina. Pewne zasady, pewne wartości. Apostoł Paweł daje wskazówki Tymoteuszowi, wskazówki duszpasterskie, które być może mu się przydadzą. Przede wszystkim przestrzega przed ludźmi obłudnymi, tymi, którzy się szczycą bogactwami i wykorzystują swoją władzę. Apostoł Paweł prosi Tymoteusza, daje mu w zaleceniach, aby modlić się o tych, którzy rządzą krajem, o władców, aby przede wszystkim zborowi się powodziło. Także daje wskazówki dotyczące kandydatów na biskupa i diakonów. Przede wszystkim mówi o darze łaski, który otrzymał Tymoteusz. Otrzymał go, a więc nie należy tylko i wyłącznie do niego. Co było darem Tymoteusza? Nie do końca wiemy. Możemy się tylko domyślać. Co jest Twoim darem łaski? Jaki dar otrzymał Kościół? Jaki dar otrzymali ludzie wierzący? Łaską zbawieni jesteście. Nie z Was to jest. Przede wszystkim łaska jest darem Boga. Zbawieni jesteśmy dzięki Bożej miłości. Dlatego jako dzisiejsi, współcześni chrześcijanie, trzymajmy się tego daru i nie rezygnujmy z niego, bo darem łaski jest zbawienie. Pozostańcie z Bogiem i życzę Wam miłego i dobrego dnia.